www.radiowrocław.com. Szanowny panie Patryku, że niech pan znowu nie wciska mi swoich teorii. Wydaje mi się, że łapiesz za język, jak nie wiem. O czym pan mówi w ogóle, proszę pana, niech pan Bońka spyta. Pan źle pracował, pan zrobił złe wywiady, pan jest do kitu, pan jest do zmiany. To ty jesteś asem wywiadu, tak? Tak. To powiem ci szczerze, mnie to śmieszy. Witam państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS Wywiadu, a dzisiaj goszczę Otylię Jędrzejczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w kawiarni Moments, myślę, że jest fajnie, prawda? Bardzo przyjemnie, naprawdę ładne widoki i tak przytulnie. Mam takie pierwsze pytanie z kategorii trudnych. Jak to się stało, że zaczęłaś pływać? Moje ulubione pływanie od 12 lat. Oczywiście sobie żartujemy, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że często dziennikarze właśnie zaczynają w ten sposób z tobą wywiady. To kompletny bezsens, prawda? No, czy konkretny bezsens? Uważam, że no, po tylu latach gdzieś tam spędzonych w wodzie, 23 lata pływam, na topie przez 10 lat z każdej imprezy przywoziłam medal. Więc ta informacja wydaje mi się gdzieś tam zbędna na początek. Mhm. Można ją wygooglować. Wiadomo, że czasami chcemy informacji dla potwierdzenia rzeczy, które gdzieś tam zaistniały. No tak, tak, ale ja czytałem o tobie wiele informacji. Sprzecznych? Nie, na temat twoich początków właśnie. I tam często mówiłaś, że ty nie chciałaś pływać, że ty się zbuntowałaś w podstawówce i tak dalej, tak. I tak dalej, a jednak pływać zaczęłaś. Stąd wracanie do tego trochę głupie jest, prawda? No, czy głupie, no. Wydaje mi się, że każda osoba ma taki początek buntowania, czy w jakimś momencie. No wszyscy się buntujemy, czy to rodzicom, czy przed jakimiś rzeczami, do nich dorastamy. Ja po prostu uciekałam z treningów, no i to był jakiś tam rodzaj, nawet nie buntu, szukałam innej atrakcji fajnej, ciekawej, nie? Do zrobienia z koleżankami. Ale ja lubiłam pływać od samego początku. Może nie, że uwielbiałam, bo ja słowo lubię, uwielbiam, to jest dla mnie duża różnica. Mhm. Bo dzisiaj mogę powiedzieć, że uwielbiam pływać. A wtedy na początek jest tak było, że lubiłam, natomiast no, bałam się je skoczyć na głęboką wodę. Te początki były trudne. No. Moi rodzice musieli się poświęcić. Nienawidzę słowa poświęcam, bo uważam, że poświęcenie to jest jak coś robić bez przyjemności. Ale musieli zrobić coś, żeby mnie na ten basen zachęcić i wozić. Mhm. No, oni podjęli rękawice. Dzięki nim mogę powiedzieć, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A była duża szansa, że tobie się mogło nie udać w tej twojej karierze? Musiałabyś czegoś innego w życiu poszukać? Czy ty od początku byłaś tak zdeterminowana i już tak dobra, że wiedziałaś, że to będzie sposób na twoje życie? Nigdy nie wiedziałam, że... Ale dobre pytanie zadałem, prawda? No, nigdy nie wiedziałam, że to będzie sposób na moje życie. Nigdy do tego tak nie podchodziłam, po pierwsze. Rzeczywiście ja zaczynałam w ogóle gimnastyką, szermierką, pływaniem. Z tych poprzednich dwóch mnie gdzieś tam wydelegowali, że się do tego nie nadaje. I zostałam tylko przy pływaniu. Byłam od początku wytrzymała, bardzo wytrzymała w wodzie. To, co wiem z opowieści, to już te pierwsze zawody, jak ich startowałam, wygrywałam. Nawet tak już pływam kartę, to pierwsze 25 metrów wygrywałam. Natomiast ja nigdy nie podchodziłam do pływania jako do czegoś, co będę robiła zawodowo. Robiłam to z przyjemnością, bawiłam się pływaniem, sprawiało mi to bardzo dużo radości. No i jak się pojawiały sukcesy, no to one, że tak powiem, dopingowały tą pracę, którą wykonywałam. No, jak byłam mała w podstawówce, pływałam 10 km na treningu, 100 razy 100. To tak naprawdę trzeba mieć determinację, żeby przyjść na następny trening. I co się wtedy robi oprócz płyniesz i co? Płyniesz, no i płyniesz. Jak mówię, jak byłam mała, to może nie pamiętam, co się robiło z perspektywy czasu. Woda jest miejscem, w którym dużo możesz przemyśleć. No bo tak naprawdę masz cztery ściany, dno i wodę i pływasz od ściany do ściany przez 2,5 godziny. To albo zaczniesz myśleć o tym, co chcesz robić, albo do czego się przygotowujesz, albo śpiewasz sobie piosenkę, no albo po prostu zwariujesz. Więc ja mówię, pływak musi mieć bardzo mocną głowę. Musi być wytrzymały psychicznie. Okej, okay. Masz tak, że sobie włączasz na YouTubie, albo pewnie masz to nagrane, ten 2004 rok w Atenach i Przemek Babiarz, który krzyczy jeszcze 7-8 metrów, czy wytrzyma, goni ją Petra,
czy tam Petria Tomas. Tak, śmiałam się, bo wczoraj otwierałam basen we Włodawie i akurat ten urywek połączenia Tomek Zimoch, Przemek Babiarz, Jarek Idzi był zmontowany, co można jest coś takiego w internecie, tak. Właśnie to było mi puszczone i rzeczywiście jak to słyszę, to ciarki mi się pojawiają, gdzieś tam łezka wokół zakręci i uśmiech, no bo te gdzieś tam porównywanie do barakudy, japońska gejsza, coś niesamowitego w roli barakuda to Idzi, prawda? No, tak, tak, tak. I naprawdę ja lubię, z przyjemnością to usłyszę, z przyjemnością zobaczę, natomiast ja często nie wracam do startów. Mhm. Nie, ja na przykład nie motywowałam siebie oglądając poprzednie starty i bardziej mi to stresowało wtedy. Ja motywowałam siebie poprzez wyznaczanie sobie celu. No a ten był dla mój cel w ogóle nie był związany z złotym medalem, stricte złotym medalem. Ja jechałam do Aten z myślą, że jak zdobędę medal, to go sprzedam. I to był mój cel, że będę mogła go zlicytować i zrobić coś dla innych. Więc tym się kierowałam. O dwóch srebr się nie spodziewałam, bo sympatycznie, fajnie byłam przygotowana. Mhm. I tak samo w różnych innych imprezach sportowych. Był oczywiście taki moment, kiedy zaczęłam myśleć, skupiałam się na tym, co ludzie powiedzą i tak dalej. No i widziałam taki spadający dołek. Więc mówię, nie, to nie jest ten kierunek. I rzeczywiście z perspektywy czasu wiem, że kiedy zawodnik skupia się nie na tym, co sprawia mu przyjemność, tylko na tym, co ktoś powie, co może za to mieć, no to nie będzie tego dobrego efektu. A jak czytam o tobie, że twój życiorys jest materiałem na film. Tak? Może ktoś nakręci. Jak sympatyczna dziewczyna z Rudy Śląskiej stała się królową polskich serc. To co ty sobie myślisz, jak ja tobie to czytam? Nie jest mi naprawdę bardzo przyjemnie, natomiast przyznam szczerze, że... A to nie jest tak, że ty trochę, nie chcę powiedzieć gardzisz, ale nie szanujesz takich opinii pozytywnych na swój temat? Że ty wiesz, że jest mnóstwo ludzi, którzy cię krytykują, tak? Szczególnie po tym wypadku, to wiemy o tym. Jest mnóstwo ludzi też, którzy właśnie piszą takie laurki na twój temat, a ty sobie żyjesz obok tego, mam takie wrażenie. Ja powiem, że tak, ja jestem taką osobą, która nigdy nie zwracała uwagi na to, że jest rozpoznawalna. Naprawdę, moje przyjaciółki, moi znajomi, którzy idą ze mną czasami w centrum handlowym, ja na to nie zwracam uwagi. Oni się tak uśmiechają, jak widzą. Będzie przekonana, że po prostu robi sobie ze mnie jaja. Dlatego tak odebrałam, przepraszam, czy naprawdę nie robisz sobie ze mnie jaj? Nie, tak. Mam takich znajomych, którzy potrafią zrobić mi taki numer. Nie, ale dążę też do tego, że umówiliśmy się bez większych problemów. I bardzo sympatycznie, i jak chciałaś nawet przełożyć godzinę nagrania, to SMS i nie gwiazdorzysz, mówiąc krótko. A jak patrzę na wyniki, które osiągałaś, to miała być pełne prawo. Prawda? Myślę, że miałam wokół siebie osoby, które po pierwsze mi na to nie pozwoliły, a po drugie ja nie mam takiego charakteru, tak jak powiedziałam. Ja nie mam charakteru gwiazdy. Oczywiście są dla mnie takie momenty, kiedy lubię być w centrum zainteresowania, jak każdy, ale są momenty, kiedy lubię się schować. Jestem typowym domatorem i to wynika z tego, że ja spędzałam na zgrupowaniach 257 dni. Ja 257 dni byłam na zgrupowaniach, przez te dni musiałam się pakować, w Niemczech, w swoim mieszkaniu, nie w swoim nawet tam koncie akademiku, więc ja jestem typowym takim domatorem i lubię być w domu, lubię spokojnie podchodzić do rzeczy, lubię niektóre rzeczy przemyśleć. Też czasami powiem coś za szybko, a potem mówię, jeju, mogłaś tego nie mówić, po co w ogóle. I gdzieś tam śmieję się, że papla bywam. Natomiast to, co ja lubię w sobie, to taką wewnętrzną szczerość. Jak coś mi nie pasuje, to mówię, że mi nie pasuje. Mhm. Oczywiście mam problem z odmawianiem. Mam ten problem i uczę się tego. Nie jestem asertywna, ale to wszystko kwestia nauki. A komu odmówiłaś ostatnio? Nikomu. Nie. Nie, no szczerze mówiąc, nie. Myślałem, że powiesz, faktom TVN. Nie. Albo nie, ja, komuś jeszcze większego. Nie, teraz nie ma tak naprawdę na mnie jakiegoś parcia medialnego. Ja... Wiesz, no dzieją się różne inne sytuacje. Z przyjemnością, kiedy ktoś mnie zaprosił o jakiś komentarz i rzeczy, to z przyjemnością zrobię. Wystąpiłaś w Tańcu z Gwiazdami. Ja lubię. No i wtedy się o tobie siłą rzeczy pisało. Przepraszam. Natomiast ty sama mówisz, że to ci nie dało jakiegoś wielkiego sukcesu medialnego.
po pierwsze, ja już byłam rozpoznawalną osobą, idąc do Tańca z Gwiazdami. Zobaczmy, że czasami w Tańcu z Gwiazdami były takie osoby, których nikt nie znał. I nagle były gwiazdami. Jako gwiazdy szły, no w 43 edycji tak było. No dokładnie. I one gdzieś tam dopiero się promowały i myślę, że była im potrzebna ta promocja. Dla mnie Tańc z Gwiazdami nie był potrzebną promocją. Ja tak naprawdę byłam osobą, która już była rozpoznawalna. Osiągnęłam to po co tam poszłaś? Po co? Dla zabawy. Poszłam, żeby doświadczyć czegoś nowego. Mhm. Jestem osobą, która lubi wyzwania. Zdecydowanie lubię wyzwania. To dlaczego wcześniej nie chciałaś się bawić w Taniec z Gwiazdami, bo miałaś propozycję? Tak, miałam propozycję wcześniej, tylko uważam, że to nie był odpowiedni moment. Mhm. Ja też nie pcham się gdzieś, gdzie nie czuję w danym momencie tej rzeczy. I rzeczywiście, jak dostawałam wcześniej propozycję Tańca z Gwiazdami, to nie byłam do tego przekonana. Mówiłam, a czy na pewno, czy ten moment? I mówiłam sobie nie. Jak dostałam tą propozycję do 10 edycji, która miała być ostatnią edycją, ale tak się nie okazało, była bardzo mocna i powiedziałam, okej, fajna zabawa, nowe doświadczenie. A Mercedes? Chodził ci po głowie już nie, tam? Nie. Z tygodnia na tydzień? Nie, ja. Szczerze? Naprawdę, ja nie skupiam się na samochodach, nie skupiam się na gadżetach. Oczywiście, lubię mieć fajny telefon, okej. Ale żeby był użyteczny. Nie, to mi w ogóle nie chodziło po głowie, tak? Powiem, dla mnie większym wyróżnieniem, aniżeli zdobycie, jakbym zdobyła tego Mercedesa, jest order uśmiechu, który dostałam od dzieci. Są inne rzeczy, aniżeli rzeczy materialne. Więc nie, dla mnie z tego tańca była super rzeczą, że mam dzisiaj kontakt z wieloma osobami, że poznałam inne osoby, nie osoby sportu, że zaczęłam tematy związane nie tylko ze sportem, I to jest fajne. To było naprawdę fajne, że po imprezie byłam na afterparty, czego nigdy nie robiłam, więc się wybawiłam, wytańczyłam. To z maserakiem? Z maserakiem czy z innymi tancerzami, natomiast to było fajne. Tam są inni też, tak? Tak, oprócz maseraka są inni. Okej. Doświadczeni i naprawdę dobrzy tancerze. Z Tańca z Gwiazdami wróćmy na chwilę do wody. Pekin. Startujesz w Pekinie. Już z wieloma medalami, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, także Igrzysk Olimpijskich. No i w tym Pekinie, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, Otylia zawiodła. Na swoim koronnym dystansie zajęła dopiero 4. miejsce. W Gazecie Wyborczej akurat dziennikarz mnie nie lubi od dawna, więc myślę, że to też było tym spowodowane. A który to dziennikarz? Nie chciałabym mówić, on na pewno będzie wiedział. Nieopol? Nie. Robert Boński? Nie odpowiem na to pytanie w ogóle. W ogóle nie odpowiem na to pytanie. Kto tam jeszcze pracuje? Nie odpowiem na to pytanie. Przemek Iwańczyk? Nie, no Iwańczyka bym o to nie oskarżał. Nie odpowiem na to pytanie. Natomiast wiesz, no jak zdobywasz 3 lata wcześniej 3 medale... Nie. Jak zdobywasz 3 lata wcześniej 3 medale, to 4. miejsce może być dla ludzi beznadzieją, czy tak powiem. A ty istotnie miałaś takie przekonanie, że zawiodłaś? Albo inaczej, dałaś sobie wmówić, że zawiodłaś? Znaczy ja miałam przekonanie, że trochę zawiodłam siebie. Bo ja byłam przekonana, że jestem w stanie... Ja do dzisiaj jestem przekonana, że byłam w stanie zdobyć ten medal, bo to było zaledwie 0,2. Tylko nie ukrywam tego, że te 4 lata pomiędzy 2004 a 2008 były dla mnie bardzo trudnymi latami. I doświadczenie, które tam zdobyłam i obciążenie, które na mnie się pojawiło, to było takie skumulowanie i w Pekinie też nie dogadywałam się z moim ówczesnym trenerem. Już byliśmy w takim stadium słabej konwersacji. Z panem Pawłem? Tak, z panem Pawłem, słabej konwersacji i myślę, że to też miało duże znaczenie co do moich wyników, bo ja potrzebuję wsparcia trenera. O co tak naprawdę chodziło w tym konflikcie? Z Pawłem? Wiesz, no, pracowaliśmy 8 lat i każdy mówi, że po 7 latach następują kryzysy, nawet w małżeństwach. My można powiedzieć, że byliśmy sportowym małżeństwem. I gdzieś tam myślę, że nie byliśmy w stanie sobie więcej już dać. Paweł nie był w stanie wnieść nic więcej do mnie, ja nie byłam nic w stanie wnieść więcej dla Pawła. I to był taki odpowiedni moment, żeby się rozstać. Ja bardzo szanuję Pawła za wyniki sportowe, za to, co razem osiągnęliśmy. Ja przyszłam do Pawła jako doświadczony zawodnik. Ja przyszłam jako rekordzistka Europy, jako medalistka Mistrzostw Europy i złota. Więc już gdzieś tam gotowy produkt, który był do doszlifowania. I razem go po prostu doszlifowaliśmy. I szanuję go za to. I dzisiaj cieszę się, że spełnia się w ministerstwie. I trzymam kciuki. Mam nadzieję, że gdzieś tam przy nowej drodze będzie szczęśliwy.
Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. W Pekinie czwarte miejsce, w Londynie miejsce 16. Tak, tak. Wychodzisz przed kamerę i płaczesz. Nie, to też widzisz. To jest... Albo kamera stoi przy tobie, że tak powiem, bo nie to, że ty wychodzisz, ale gdzieś ta kamera tak, stoi przy tobie. Tak, to jest ten mix zone, przez który my musimy przejść. Tak jak w Pekinie byłam na tyle mocna, że pamiętam, jak zdobyłam ten czwarte miejsce i wędrowałam do tego mix zone, powiedziałam, nie popłaczysz się, nie popłaczysz się i tak dalej, nie pokażesz im wszystkim. I rzeczywiście stanęłam w tym mix zone i byłam tak spięta wewnętrznie, że jak ten dziennikarze zaczęli mi zadawać pytania, że co tam, że czwarte i tak dalej, to ja tak, tak oczywiście i odpowiedziałam bardzo sprytnie i po prostu jak w momencie, kiedy wyszłam za nich i naprawdę pękłam, ja wtedy rozryczałam się i tak dalej, bo to są emocje, które nam towarzyszą. Przepraszam, my wkładamy 4 lata, 10, 12 lat pracy w to, żeby ten moment nam wyszedł. A sport jest tylko sportem i naprawdę wszystko może się wydarzyć, więc to jest takie, ja chciałabym w tym momencie powiedzieć, że słowa dziennikarzy, którzy mówią, że zawiodłam, słowa kibiców czasami, którzy mówią, że zawiodłam, są niczym w tym, co my czujemy i jakie my dajemy sobie obciążenie i to, co chcielibyśmy osiągnąć, jakieś wyzwania. To jest pewne. Ale ty najpierw płakałaś, a później powiedziałaś w kolejnych wypowiedziach, że dałaś siebie absolutnie wszystko w tym Londynie. Ja że więcej już nie mogłaś dać. Tak, ja się popłakałam, dlatego że gdzieś tam byłam sprowokowana przez dziennikarza w pewnym momencie, po prostu pękłam. Natomiast... tak, ja dam z siebie wszystko. Ja dzisiaj wiem, że rok 2012, rok 2011, to te dwa lata, które wróciłam po przerwie, ja przepracowałam w 120%. Ja naprawdę ostatni rok 2012 zrobiłam wszystko. Ja robiłam rzeczy, których wcześniej nie robiłam, czyli gdzieś tam dużo lądu, trening, który był i bardzo ciężki i bardzo intensywny. Więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia. To znaczy, że byłaś już za słaba po prostu sportowo? Że zajęłaś 16 miejsce? Wiesz co, nie wiem, czy byłam za słaba sportowo. Myślę, że może nie wytrzymałam presji. Może dałam sobie zbyt duże wymagania. Za wysoko położyłam sobie poprzeczkę. Ja naprawdę miałam duże wymagania do siebie w stosunku do tych igrzysk, bo wierzyłam w to, że będzie dobrze. Nie oceniam ich negatywnie. Nie oceniam ich negatywnie, bo uważam, że każda impreza czegoś mnie nauczyła, a ta na przykład mi dała to, czego nie dała mi żadna inna impreza. W momencie, kiedy się rozpłakałam i powiedziałam, że to było moje ostatnie 200, co było odebrane, że kończę karierę, dostałam wiele przyjemnych informacji zwrotnych od ludzi, tego, że dziękują mi za to, co osiągnęłam, za całą karierę, no za emocje. Naprawdę, dostałam... Ja wierzę w to, co mówisz, oczywiście, że tak, tylko ale ja też czytam internet i też rozmawiam z ludźmi. Jestem pewien, że pół Polski, tej, z której ja się śmieję, ale jednak jest jej dużo, widząc, jak ty płyniesz na tym 16 miejscu, tudzież na tym 8 miejscu, to sobie myślała, po co ona tam pojechała? Co za wstyd, co za obciach. Jeżeli ktoś uważa, że wstydem jest bycie po raz czwarty na Igrzyskach Olimpijskich, to nigdy nie był sportowcem. Uważam tak, bo dla mnie głównym celem było zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie. I tam rzeczywiście moim celem wewnętrznym było start w finale. Ja nie zakładam medalu, był start w finale, którego nie zrealizowałam. Natomiast ja po raz czwarty pojechałam na Igrzyska Olimpijskie. Po dwuletniej przerwie zakwalifikowałam się. Jako jedyna dziewczyna z reprezentacji płynęłam w półfinale. Pomimo tego, że byłam najstarsza. Więc wydaje mi się, że ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Jeżeli właśnie słyszę komentarze, że po co tam pojechałam, dlaczego to zrobiłam, pojechałam po to, żeby nawet pokazać młodym, że można. Że jeżeli chcesz, to możesz. Nie udało, oczywiście, ja, szczerze mówiąc, wymazałam z pamięci wyścig półfinałowy, bo ja sama nie wiem, co się tam stało. Taki wynik, jaki ja tam popłynęłam, to ja dzisiaj bym skoczyła do wody i popłynęła. Po przerwie. Tak? Naprawdę. Jestem o tym święcie przekonana. Mówisz, pojawiły się informacje po tym wyścigu, to był drugi dzień sierpnia? No już nie pamiętam. Jakoś tak mógł być, pierwszy sierpnia chyba. Okej. Że ty kończysz karierę. 3 sierpnia już się pojawiło, że może skończysz karierę. I do dzisiaj nie wiadomo.
Tak, bo ja przygotowując się do tej rozmowy, szukałem informacji, czy ty tę karierę już skończyłaś, czy nie. Ty mówisz, że nie. No, ale nie. Wiecznie pływać nie będziesz, prawda? Nie, oczywiście, wiecznie pływać nie będę. I tak jak powiedziałam, jeżeli taka informacja nastąpi, to na pewno wszyscy się o tym dowiedzą. Ja nie chciałabym wychodzić przed szereg i powiedzieć tobie, proszę pana, kończę. Za chwilę powiedzieć, nie, jednak się zastanowię. Jeśli będę miała w pełni podjętą tą decyzję, w 100%, powiem ci, ciężko jest odejść ze sportu. Ciężko jest podjąć decyzję, kończę. Po pierwsze, przez 23 lata byłam skupiona konkretnie na pewnym planie treningowym, na pewnych rzeczach w życiu. I teraz musisz zacząć normalne, inne życie. Ja się cieszę, bo ja zawsze moi rodzice stawiali na to, że nauka musi iść w parze ze sportem i dzięki temu skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego i skończyłam drugi kierunek PR. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że poradziłabym sobie bez problemu w życiu. Tylko jest ta pewna obawa, no zaczynasz coś nowego. Musisz powiedzieć po prostu, chcę zacząć coś nowego, chcę ruszyć w nową drogę. Ale zakończenia kariery nie ogłosisz w Gazecie Wyborczej? Jak rozumiem? Nie. Nie, zakończenie kariery, jeżeli będę chciała ogłosić, to na pewno będę chciała zrobić to na zasadzie jednego dużego spotkania, żeby móc podziękować wszystkim, z którymi pracowałam i móc to powiedzieć oficjalnie. Natomiast uważam, że zasługuje na fajne zakończenie. Ja też tak uważam. W Rzymie w 2009 roku, prawda? Tak. Byłaś reporterką i komentatorem Eurosportu. Tak. Jak to się stało? Byłam zaproszona przez, ja miałam wtedy przerwę treningową, byłam zaproszona przez Eurosport do tego, żeby być reporterem i komentatorem. No, komentatorem strony polskim, reporterem na Europę. I ja to zawsze lubiłam. Ja uwielbiam kontakt z ludźmi, kocham pływanie. I wydaje mi się, że... Dałaś radę? Czy dałam wtedy radę? No. Ja jestem do siebie bardzo wymagająca. Tak, byłam wymagająca w sporcie, tak samo jestem wymagająca w życiu. Czyli średnio było, tak? Nie. Wszyscy mówili, że było dobrze, natomiast ja zawsze mam zastrzeżenia. Dzisiaj skończymy wywiad i ktoś go zobaczy następnym razem i powiedzą, super, o tyle, fajny wywiad, na przykład. Ja nie wiem, jaki on będzie. To ja zdania to, będą podzielone. To ja powiem, no wiesz co, nie wiem, nie jestem przekonana. Sytuacja. Wyglądam gdzieś, powiedzmy, bal mistrzów sportu. Podobno wyglądałam pięknie. Ja zawsze czytałem, że wyglądałaś pięknie. Ja też zawsze, ja zawsze znajdę gdzieś tam igłę w stogu siana, żeby nie wpaść w samozachwyt. Mówię, że czytałem, bo nie widziałem. Przyznaję. Dziękuję. Przyznaję, ale pewnie było okej. Zawsze jest okej, nie? Na balu mistrzów sportu zawsze wyglądasz pięknie. Wiesz, ty w ogóle przecież wygrałaś Różę Gali. Tak, wygrałam. To jest trochę obciach, prawda? Nie, Różę Gali czy tam nie, Viva, Różę Gali Viva nie najpiękniejsi? Viva najpiękniejsi no. Wygram, Różę Gali nie wygram, Viva najpiękniejsi wygram. Dlaczego obciach? Taki plebiscyty, wiesz. A dlaczego obciach? Wiesz co, zależy jak na to patrzysz, bo jeżeli patrzysz na to Viva najpiękniejszy pod względem wizerunku człowieka, no to rzeczywiście, no może jest to... A to nie głosują gospodynie domowe? Wiesz co, nie wiem kto głosuje, nie wiem. Wydaje mi się, głosują czytelnicy gazety Viva. Jaki jest to przedział wiekowy i kto to czyta, to nie wiem. Ja lubię czasami poczytać. Natomiast ja myślę, że ja nie byłam oceniana wtedy pod pryzmatem wyglądu, tylko byłam oceniana przez pryzmat tego, co chcę przekazać drugiemu człowiekowi, tak jak powiem, wewnętrznego piękna. Zresztą tak to było uzasadnione. To nie było uzasadnione, że ja jestem najpiękniejsza. Czy to była forma też wsparcia, akurat ze strony Vivy, ale to wsparcie przychodziło często z różnych stron po tym wypadku? Z października 2005 ale roku? Ale ja Vivy zostałam przed wypadkiem. To było przed wypadkiem, tak? Tak, to było przed. Aha. Nie wydaje mi się. Zresztą po wypadku to nie było jakichś takich rzeczy, które były ta forma wsparcia. Dla mnie wsparciem było powrót do wody. To było dla mnie największe wsparcie. Zresztą tam, gdzie czujesz się najlepiej, najbezpieczniej, to tam wracasz. I ja po prostu uciekłam z powrotem w wodę, bo ten okres bardzo dużo mnie nauczył w życiu. Nauczył mnie bardzo dużo, że popularność, bycie popularnym jest pozytywne, ale też bywa negatywne. A ty podobno byłaś, może nie chcę powiedzieć, że na skraju załamania, to ty nam powiesz być może, czytając opinie w internecie, chociaż internet to jest ściek, ale wiemy też, słuchaj, moi znajomi, niektórzy z nich, jak się dowiedzieli, że z tobą będę rozmawiał, to pierwsze pytanie było, a czy będziesz ją pytał o śmierć brata? To do dzisiaj gdzieś krąży, prawda? Wiesz co, to będzie całe życie ze mną chodziło. Ja jestem tego świadoma, że w każdym, nawet jeżeli zrobiłabym dzisiaj coś niesamowitego, to w komentarzach w internecie zawsze znajdzie się ktoś, kto do tego wróci
i pod nim podpisze się kilka osób. Ja jestem tego w 100% świadoma, że to tak zawsze będzie. Ja powiem ci tak, ja nie wracam do tego tematu publicznie i rzeczywiście nie będę ci tego tematu rozwijała, ponieważ uważam, że to jest moja wewnętrzna, największa tragedia. Jasne. I straciłam coś, co było dla mnie w życiu najważniejsze. A przy tym... przy tym też zobaczyłam, kto tak naprawdę jest po mojej stronie, a kto nie jest. Życie mi dużo rzeczy zweryfikowało w tym okresie czasu. Ale ja nie mogę, wiesz, ty mówisz o internautach, ja często patrzę na... Nie, bo wyczytałem, że sama miałaś taki okres, czytałaś i to cię... Ja jeszcze leżałam w szpitalu, ja nie miałam dostępu, zresztą moi rodzice specjalnie pozbyli i kazali się pozbyć wszystkiego, co by dawało mi jakąkolwiek komunikację zewnętrzną, żeby nie spowodować jakichś złych moich decyzji życiowych. To rzeczywiście wypuknęłam się, przeczytałam internet. Powodowało to u mnie, przepraszam, pogorszenie nastroju, lekko mówiąc. Ale masz świadomość tego, że internet to jest ściek? Wiesz co, tak, z perspektywy, ja mówię, ja przestałam czytać. Szczerze mówiąc, ja nie czytam swoich wywiadów, oprócz tych, które dostaję do autoryzacji. Nie oglądam swoich programów, w których występuję, więc pewnie twojego też nie zobaczę. No pewnie zobaczę gdzieś w internecie, a tam pod spodem będą właśnie komentarze. Wiesz, jakie będą komentarze pod tym wywiadem? Ale ja nie wchodzę na komentarze. Ja nie wchodzę na komentarze. Ja mam taką zasadę, że jak się kończy, na przykład jak jest filmik, to poniżej nie schodzę. Jak się kończy artykuł, poniżej nie schodzę. I czy to jest artykuł dotyczący mnie, czy to jest artykuł dotyczący kogo innego, ja poniżej nie schodzę. Nie to, że nie mam szacunku do ludzi, którzy piszą pod spodem. Natomiast często uważam, że są to osoby, które potrzebują wyżyć się w danym momencie na kimś, kogo nie znają. Znaczy, ja myślę, że pod tym wywiadem naszym, to nie jest istotne, że ty mówisz tutaj, że zdobyłaś złoty medal w Atenach. Że ty mówisz, że tobie nie wyszło w Pekinie, że jesteś zadowolona z Londynu. Nie wolno, że nie wyszło. Ja jestem zadowolona z perspektywy z Pekinu, bo ja zrobiłam to wszystko, co mogłam zrobić. Okej, ale to wszystko i tak nie będzie najważniejsze, wiesz? Bo pod tym wywiadem w internecie mówię. Na szczęście ja nie jestem telewizją internetową, ale w internecie to pewnie się pojawi. To gro komentarzy będzie, przecież ona powinna siedzieć w więzieniu. Wiesz co, jakby to gro komentarzy zainteresowało. Ale ja bym tylko chciał, wiesz co, bo ja nie chcę wchodzić w ten twój prywatny temat, bo to jest twoja sprawa. Co odpowiadasz, może nie internautom, ale ludziom, albo co odpowiesz ludziom, którzy twierdzą, ona powinna siedzieć w więzieniu i gdyby nie była znanym sportowcem, to w tym więzieniu by była? Ja nie będę się tłumaczyła przed kimś, kto uważa, że powinnam tam być. Powiem jedno podstawowe zdanie. Nie życzę komuś, żeby przeżył to, co ja przeżyłam. W momencie... I uważam, że taka osoba może się, że osoba, która przeżyła to, co ja przeżyłam, może ma prawo się wypowiadać na ten temat. Dlatego też nie chcę w to wchodzić, bo ja nigdy takiego czegoś nie przeżyłem i mam świadomość tego, że nie przeżyję. Że nie zrozumiem, przepraszam. Wiara, religia to było istotne dla ciebie wówczas, w tamtym czasie istotne jest w ogóle w twoim życiu? Nie, ja zawsze byłam osobą wierzącą. Zawsze byłam osobą wierzącą, zresztą to widać przed startem. Ja zawsze gdzieś tam wykonuję znak krzyża. Wykonuję go dlatego, że uważam, że woda jest żywiołem i wszystko się może zdarzyć. Natomiast ja nie jestem osobą, która jest co w niedzielę w kościele. Nie, ja nie jestem taką osobą. Zresztą mam swoje zdanie na temat niektórych rzeczy, które się dzieją gdzieś tam także w kościele. Jestem osobą wierzącą na swój sposób i to mi pomaga. Kończę ten temat i powoli będziemy też kończyć wywiad. Który moment był przełomowy po tym wypadku z 1 października 2005 roku, kiedy ty zrozumiałaś, że życie dalej, krótko mówiąc, ma sens? Nie ma takiego momentu przełomowego. Ty niesiesz ten kamień całe życie. I jest po prostu świadomość tego, że po coś tutaj z tobą siedzę i po coś jestem. Czyli mam coś do zrobienia. I to jest moment przełomowy. Nie zmarnuj życia, tylko coś w nim zrób. Ja to robię dla siebie i także dla innych. Po prostu coś w nim zrób. Wyniesiesz dobre wspomnienia tutaj? Od nas, z wywiadu? Wiesz co, mam nadzieję, że niektóre... Już wiem, że zagalopowałam się w niektórych wypowiedziach. My nie wycinamy tutaj nic. to jest tym bardziej najgorsze. Już wiem, że się zagalopowałam w niektórych wypowiedziach i dawno nie poruszałam niektórych tematów i nie lubię tego poruszać i nie będę gdzieś tam poruszała publicznie. Staram się nie poruszać.
Czy dobre? No mam nadzieję, że pozytywne. No mam nadzieję, że zostanę pozytywnie zrozumiana, o tak, bo to jest najważniejsze. I dla mnie najbardziej liczy się opinia moich najbliższych, więc oni zostają na dobre i na złe. Chociaż ja tak, jak w trakcie gdzieś tam miałam okazję ci powiedzieć, ja nie mogę narzekać na kibiców, których miałam, tych prawdziwych kibiców, bo oni byli ze mną naprawdę na dobre i na złe, ja im za to dziękuję. Tych prawdziwych kibiców, bo mówimy, malkontentów jest bardzo dużo i zawsze będą. Nawet jakbym dzisiaj nie wiem, co zrobiła, to zawsze znajdzie się ktoś, komu nie będzie to pasowało. Zresztą my takim narodem jesteśmy. A internetowym wojownikom pokazujemy fakt. Nie, wiesz co, nie. Ja nie jestem... A ja tak. Ja nie jestem typem, który robi zrobię sobie... to w naszym imieniu. Nie robi sobie wrogów z ludzi. Ja uważam, że każdy ma prawo powiedzieć swoje zdanie. Każdy ma prawo powiedzieć swoje zdanie. Jeżeli ma takie zdanie, chwała mu za to, natomiast on musi z tym żyć. To prawda, to są ich problemy, prawda? Dokładnie. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. Jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że dobre wspomnienia wyniesiesz przyjemnie z naszej rozmowy. Dziękuję. Jak karierę zakończysz wkrótce? Wkrótce. Myślę, wiesz co, odnośnie tego zakończenia kariery, to też jest tak, że ja muszę zacząć robić coś dla siebie. Sport w pewnym życiu się musi skończyć, ja muszę robić coś dla siebie. No, weszłam w pewne projekty, które realizuję. I mam nadzieję, że one będą się rozkręcały i będę mogła przy okazji pomagać innym, a także budować swoją inną tożsamość. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim Dziękuję. Państwa gościem była Otylia Jędrzejczak.